Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Roots of Patcha i dzisiaj wielki dzień. Arlinka i Tuk, no, wchodzą w union. Wiecie, małżeństwo te sprawy. I zaczynamy od taki śliczny casting. Ojej! Jak jesteśmy pięknie ubrani i jeszcze zimą w ogóle. Nie, to nie ma jak zimą wesele. No dobra. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, by połączyć Arlinkę i Tuka w świetle patcha i być świadkami ich połączenia. Proszę was teraz o zapieczętowanie tej przysięgi pocałunkiem. No to było szybkie, muszę przyznać. Takie śluby to ja poproszę. Zobaczcie te oczy piękne, niebieskie i zielone, jak to... Ach, to się pięknie komponuje. Niech wasza miłość rośnie silna, niech wasza miłość rośnie silniejsza niż jakiekolwiek drzewo i wasze serca zostaną, niech wasze serca zostaną wypełnione radością. A teraz bawmy się! Uhu, impreza! Jak ja ślicznie wyglądam! To najlepszy dzień w moim życiu, jak on wygląda! Tak bardzo cię kocham. Ojej. If you end up having kids, they can hang out with me, just saying. A, jakbyście kiedyś mieli dzieci, to one będą mogły spędzać czas ze mną. Tak tylko mówię. Mój mały braciszek jest w związku. Znaczy union to takim w związku małżeńskim może o. Trudno w to uwierzyć. No. I to jeszcze ze mną! Z zieloną włosą! To miło widzieć dwoje ludzi tak zakochanych. Gratulacje, ty i Tuk jesteście świetną parą. Tak tu ślicznie. I to jak w opowieściach mojego taty. Jakby opowieści z mojego taty stały się rzeczywiste. Gratulacje. To była piękna ceremonia. Mam nadzieję, że nie jesteś zazdrosny. Jakie piękne pawie pióra. Ukocham to, jak ty i Tuk na siebie patrzycie. O, związki małżeńskie zawsze sprawiają, że nie wiem, wilgotnieją mi oczy. Jakie to miłe. Ty i Tuk stworzycie razem świetne rzeczy. You looked radiant up there. Radiant. Nie pamiętam, co to znaczyło. To był piękny dzień. No, może zostaniesz moim pobocznym znajomym. Czekaj, nie będziemy już więcej z tobą rozmawiać. No, rozgrzewa jej serce, jak dwoje ludzi, takie sobie zakochane. No, myślę, że wszystkie te komentarze są na zasadzie, wiecie, o jak fajnie, o jak cudownie. O mój Boże, ty i Tuk jesteście tacy słodcy razem. wiem, że we dwójkę stworzycie, zbudujecie świetne życie razem. To świetny dzień na wyżerkę. Uwielbiam widzieć pak, nasze statko razem. To znaczy klan. Dobra. Czy to nie piękne miejsce na zawarcie związku małżeńskiego? Myślę, że tak, tylko że ta zima tutaj... ta zima tutaj to jest, kurczę... A dzieciaki co myślą? Związki małżeńskie są najlepsze. So much food. A tak dużo jedzenia. Może to trochę dziwne, ale widziałem Tuka totem obserwujący. I saw Tuk's totem watching. I hope I'm not getting sick. Nie wiem dokładnie, co miał na myśli. No dobra. A jak mam stąd wyjść? Ja już uciekam z własnego wesela. Nara. Tak, chcemy wrócić. Chcemy wrócić, bo zobaczymy, jak teraz będzie wyglądało nasze życie. A czy on się do mnie wprowadzi? Halo? Jest tutaj! Ej, ale jest dziewiąta wieczór! O kurde, jest dziewiąta wieczór już. Nie będę musiała na sawannę za nim latać. Ciekawe, jak on sobie poradzi teraz z tym naszym życiem. W wiosce, jak on tak wiecznie na tej sawanie. No nic. Fajne weselicho było.
Zrobiły się serki, zrobiły się wina. Tutaj też mówiliście, że sery to może nie jest najlepsza rzecz, jaką można. Kurde, broku za 213 się zrobi sfermentowany. To nawet lepsze niż wino. Ocie kurczaczki. A nie, miałam. Nie, miałam zostawić. Zostawimy brokułowe wino. Miałam zostawić wina, żeby. O właśnie. A nie, już się robią przecież dwa wina. Zobaczmy, jak te sery. 270, 216. Bo to jest tak, tu jest ibexowe z warzywami. Jedna kropka aż daje za 400. Z warzywami, z ziołami. Tu jest ibexowe, ale zwykłe. Za 270. Tu jest z owców. 216. Dobra, na razie zrobimy wino, postarzejemy. Ale teraz ja tu mogę włożyć. Mogę tu włożyć drewno albo. No dobra, włożymy drewno tak, żeby zobaczyć. Bo tutaj się robią chyba. Tak, tu się robią te z ziołami. To my zrobimy jedno z drewna, żeby zobaczyć, jak to będzie cenowo wyglądało. Nie wiem, czy hardwood ma znaczenie. Czy to musi być zwykłe? Znaczy, czy może być zwykłe? Nie, to musi być. A, any hardwood. Ja jestem ślepa, myślałam, że tam było napisane any wood. Kicia, wiesz co? Rozłożyłeś się tak centralnie na środku. To zrobimy to w takim razie tak. No i mam sery, to może te sery na razie. O, ser z gwiazdką. No to z gwiazdką to trzeba, ale to jakieś ziółka trzeba do tego. Kurde, ja zaczynam mieć braki w ziółka, chyba że w lodówce mam. No bo na przykład to się już nie liczy, nie? Znaczy zobaczę, mięta. Zobaczę, co z tego będę mogła użyć. Albo na przykład ten kwiatek by mi się przydał. No to jest medycyna, więc myślę, że to nie będzie, bo to nie było napisane, że jest herb. Więc myślę, że to nie zadziała, ale chcę zobaczyć. Możemy miętę użyć, o. No to zrobimy z miętą. Nie ma to jak, kurczę, ser z miętą. To musi być pyszne, co? I teraz by się przydało zrobić jakieś wino znowu drogie, bo... Z brokuła może być. To też na sery. To idzie na winko. Ile to się będzie czasu robiło? 12 godzin. Kurde, że ja wrzuciłam to. A mam tutaj jeszcze jakieś... O, 150, elegancko. Tylko, że to się będzie robiło te tam, nie wiem, 190 godzin. Z miętą. 192 godziny. 167,5. Ja cię kręcę. Weźmy kwiatka dla męża. Gicia. To odkładamy. My to możemy, czyli to na przykład nie działa, ale to i to, tu na dole sobie położę te erbsy. Dobra. Czy ja chcę coś wrzucić do skrzynki na sprzedaż, żeby już mi coś tam pracowało? Z buraków pójdzie na ocet. Sery idą do starzenia, sery miałam tutaj wrzucić. Ja wiem, że no pisaliście mi, że sery, że może lepiej skupić się na winach, bo chyba lepiej na tym wyjdę, ale taki ser za 400 jakby, aha, on już jest do sprzedania, bo to już jest zestarzony. I te też są... Nie, zaraz. Dobrze, mam w ekwipunku. No, bo ja bym chciała je sprzedać. Bo zbieram pieniążki. Jeszcze zdążę polecieć. Wszyscy śpią już po weselu. I tutaj te fermentowane brokuły, to kurczę, 200... ale zmieniło się, zdecydowanie coś się zmieniło. Kiedyś tak nie było. Kiedyś ta fermentacja w ogóle się nie opłacała. Bo przecież sprawdzałam, fermentowałam ryby i suszone wychodziły lepiej. Teraz to zmienili. No, teraz ma to więcej sensu trochę. Tak mi się wydaje. Że te ceny są o wiele większe, na przykład, nie wiem, no śmietanka była tańsza niż ser, no ser wymaga o wiele więcej czasu, no to było bez sensu, prawda? Tak, wiem, że jest późno, idę do mojego mężulka. Idziemy spać. Ten stage trzeba zobaczyć. 2300. No dobra, zawsze coś. Znaczy, no to jest ładna kwota. Tylko wiecie, ja już tu potrzebuję w dziesiątkach tysięcy, więc dlatego tak mi się wydaje, że takie dwa to takie... Dobra. A ty jeszcze śpisz, śpiochu? A śpi sobie. Kwiatki swoją drogą też nie są czymś, co można dorzucić.
Myślę, że octu mamy na razie spory zapas, nie? Nie wydaje wam się, że już mamy... O, no właśnie. Wydaje mi się, że octu to my akurat mamy 13, tu 4, jeszcze 3 jakieś bicowe, brokułowe, dzikie brokuły. Kurde, te brokuły poprzerabiałam, a one tak 190 za ocet. A co ja mam tu? Coś mi się wydawało, że miałam tu... Co to jest? Tutaj było... Aha, sałata. A ile taki surowy brokuł kosztuje? Aż muszę zobaczyć, czy mam w skrzynce. No, cześć. Nie jesteś najlepszym łowcą Morganów? No, ale mój drogi. O, no ja przeklikałam, a ty mi tutaj coś o jakimś jedzeniu mówiłeś. No, masz buziaka. Na dzień dobry. Trzeba dom powiększyć. Na pokolenia przyszłe. Czy mamy jakieś brokuły? Nie? A co tu kosztuje tak... widziałam 45, ale to jest z trójkątem. Gdzie ja to... A, jeszcze tutaj mogę to mieć w skrzynce ewentualnie. Nie w tej, tylko w tej. Mam, ale mam dzikie. I one kosztują tylko 29, to już burak. A zobaczmy burak kiszony. W sumie piklowane buraczki. Ostatnio nawet sobie takie kupiłam, bo jako tako... O, nie można! Kurczę, jak nie można? O, można ususzyć? Też nie... to nie wiem, sok? Nie, dobra, nie rób, bo to tylko miejsce zajmie. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje na mapie. Tutaj coś budują, ten stage wybudowali. Igarek to 30 tysięcy, no to... To potrzebuje trochę czasu. W ogóle w dzień naszego wesela nie ogarnęłam zwierząt ani farmy. Gdzie oni ten stage? A oni dopiero to budują. Ło, w zim! Kolego! Jest końcówka zimy, śnieg na ziemi, a ty tutaj latasz bez koszulki? Elegancko. Dawaj te serki. Czemu to jedno jest krótsze, drugie dłuższe? Jak to dwa takie same sery? Myślałam, że od sera może zależy, ale chyba nie. Tu wiem, że jeszcze jedno mleczko. O, teraz ciekawe, co on będzie teraz robił. Znaczy, nie wiem, czy to jest... No właśnie, bo tu już mamy cztery takie. Czekają na zestarzenie. Czyli... nie wiem, czy te starzeć, czy jest sens zabierać czas. Chociaż jakbym narobiła tego... Chyba muszę się wziąć i tak narobić tego hardwooda, tak dużo, 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 dużo pościnać i wtedy narobić tych beczek. Dzień dobry! Wiecie co, zwierzaki? No bo widzę, że tu się zaczyna robić ciasno w tych jajkach. Chociaż niepotrzebnie to brałam, bo tak naprawdę ja nie wiem, co z tych jajek robić. Z jajek możemy robić sobie majonez. Rośniesz, Zosikowa, rośniesz. A, i tu nam się już pewnie... Tak jest, powiększył nam się elegancko. Ło. Pup. I zrobiły się jajka i mleczka. Dziękujemy. No i tak, to ja mogę. Wchodzę, pyk, pyk i zrobione. No i tylko ten jeszcze został do lepszenia. Niech no was najpierw przeklikam wszystkie. Posprzątam. I teraz tak, ty jesteś do obcięcia. No po bizonkach to widać akurat. Chyba, że stoją przodem to. Chociaż też widać, że dupkę mają ogoloną. Dziękuję. Dobra, trzeba jakiś chyba inny kolor wam tutaj skręcić. Tam siedzą kuski. Jak my stoimy z jedzeniem w ogóle dla zwierząt? 43, ale dobra, został jeden dzień zimy, także jest okej. Mamy miód. Ciekawe, jakie miody. Dzikie? Jak to dzikie? A nie jakieś brokuły? O nie, a no tak, bo ja to cały czas zbierałam, może... No nie wiem, czemu dziki wyszedł. Bo co, bo zima? Ło, piąty poziom. Jeszcze więcej groszku. Ach, to tylko sałata. O, nie mam miejsca nawet na nią. Nie mam miejsca na buraka.
No to co ja z tego miodu mogę zrobić, jak nie takie rzeczy. No i elegancko. Tu mamy tak. Nie wiem, czy... Zobaczcie, ile tego mamy. Nie, to trzeba zacząć przerabiać zdecydowanie. Nie wiem, zostawię sobie ze 2. Albo 3 nawet. Dobra, nie będzie. A reszta leci. Tutaj możemy odłożyć na razie to. Jajka na razie będę chyba tutaj trzymała, bo to jest też zwierzęce. Później mi się myli. Jest alright. Gdzie ja to nawet właśnie teraz nie wiem, gdzie ja te jajka powrzucałam. Pyk, 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 pyk. To się ładnie robi. Z tego będziemy robić mięsko i dawać w prezencie. Nieważne, że z trójkątem, nic innego, nie widzę lepszego zastosowania na to. Na groszek, chyba że potrawy, ale widzicie, ja mam 2 skrzynki potraw, więc... tak niezbyt robić jeszcze większe zapasy. To ze skrzynek nie chodzasz na tyle na tym, do kopalni, żeby to mi tak schodziło. Może powinnam. Bo tam w sumie w kopalni fajny moment nam został do zrobienia, ale to by trzeba było, chociaż nie jest tak późno, by wyruszyć teraz. Tylko jestem ciekawa, co też ludzie powiedzą na nasze tutaj różne rzeczy. Chociaż jest końcówka zimy, to można by było ewentualnie skoczyć. Wino brokułowe. Bo teraz tak, czy ja mogę z tych robić wino? Bo może te wino możemy z tego robić i ono będzie dużo warte, ale chyba wydaje mi się, że mogę. To może takie wino będziemy postarzać. Weźmiemy 2, zrobimy, zobaczymy, ile ono będzie kosztowało. Może opłaca się to bardziej niż te kiszonki. Ile sam sok? Sam sok 96 już. Zobaczymy. Wiem, że buraka też... A, ja mam tu 8 buraków. Dobra. Mam tu jakieś jedzenie od męża. W ogóle to jest... Ja mam tutaj lepsze. Ale dziękuję, dziękuję mężu. Doceniam, doceniam. Wszystko się docenia ładnie. To na razie tu wrzucimy. No właśnie, dlatego mam te 3 tutaj. I wina mam brokułowe, one będą do starzenia, to też pójdzie do tej skrzynki. Ta skrzynka miała być na prezenty. Czemu ten pomidor mi cały czas tu przeskakuje? Nie wiem. Dobra, mogę chyba polecieć na trochę do kopalni, myślę. Bo z jednej strony mnie interesuje, co tam będzie, bo tam było wybierz swój totem. No kurczę. To my nie mamy jeszcze totemu? Lecimy do... Wybierz swój totem, o właśnie. No tam było dużo latania, skakania jako małpka. Takie... O, ale mi tam jeżdżą. Dobra. Niech ja spojrzę na mapę. Aha, my tu mogliśmy... My poszliśmy w lewo i w górę. No to myślę, że będziemy kontynuować w lewo i w górę. Jak już zaczęliśmy, żeby tutaj się jakoś nie rozdzielić dziwnie. Tylko może bym pozbierała te kamienie i ulepszała w końcu jakąś biżuterię. Trzeba do akre pójść ulepszyć przede wszystkim jeszcze te kosy, nie kosy. No nie jest takie aż ważne, ale dobrze by było to mieć. Pyk. Ciekawe, czy będziemy mogli kiedyś na przykład sztabki robić złote albo sztabki żelaza. Chociaż wiecie, to wymaga jakiegoś pieca, jakiegoś przetapiania. Już grubsza sprawa. Gdzie ja tu leciałam ostatnio? Chyba nie, gdzieś tutaj. O, widzę coś tutaj. I tu... nie. Tam jest przejście, dobra. O. W ten sposób to ja mogę czyścić. Chcę zaoszczędzić trochę czasu, żeby, wiecie, nowe strefy sobie poeksplorować, dlatego tak nie łupię wszystkiego, co tylko mi się napatoczy pod rękę. Co my tutaj tu mamy jakiś... Ale tu jest taki, widziałam ostatnio, jak byliśmy, no właśnie, taki zamknięty kawałek.
Tu jest koniec planszy. Tu jest... jak tu ładnie w ogóle. O, tu jest, ale... Dobra, rozumiem. Musimy tutaj wylądować, żeby połupać trochę, bo inaczej nam nie wystarczy uderzeń, żeby otworzyć przejście. Okej. Okay. Mogłam zostawić sobie ten pazur jednak tutaj. Nie, wracaj. Stuku puku. Przejście się otworzyło. Lecimy dalej. Wypadł mi jeden pazur przed chwilą, jak tam skubałam, więc może od razu z niego skorzystamy. Niestety tylko jeden. Zbierzemy sobie safirki, zbierzemy sobie srebro. No dobra, i lecimy dalej. Gdzie tutaj nas gra poprowadzi? Czekaj, prowadzi nas tutaj. Ale ja jestem ciekawa, wiecie, też z jednej strony, żeby pójść zobaczyć, ale nie, tylko tutaj, dobra. A gdzie to jest jakieś przejście? Dobra, zaraz pozwiedzamy. Tutaj chyba musimy wylądować. Jest przejście tutaj, dobra. No to co? Skubiemy sobie kamyki szlachetne. Jedno przejście. Jest, jak to wygląda z mapą? Aha, jeszcze w prawo, kurczę. Daleko do tego mojego totemu. Ale teraz, czy on był z prawej, czy z lewej? A może te drogi się łączą? Ja wybrałam tą z lataniem, a można było wybrać tą ze skakaniem? O, to też by było dosyć ciekawe. Ale poskubałabym jeszcze, bo mam wrażenie, że... No właśnie, jeszcze jest jedno przejście, nie? Więc można jeszcze trochę połupać. Ostatnio wydaliśmy w ogóle 100 kamienia na coś tam. A na ulepszenie właśnie było 100 kamienia, więc... Nie masz staminy, no to zobaczmy. Mamy od męża takie dobre jedzonko. Od męża, jak to brzmi. Mężuś nam zrobił. A może on będzie nam codziennie rano coś dawał? O, to by było fajne. Fajny mąż by był. No, otworzy się tam coś? W ogóle i ty zobacz, tam jakieś przejście jest, bo nie wiem, czy w jakiś inny sposób tego nie zrobili. A, dobra. No i teraz do góry czy w prawo? Najpierw pójdziemy do góry. Odsłonimy sobie. Aha, i to jest zamknięte pomieszczenie, czyli... Jak się tu dostałaś? A, on do niego mówi. Jak się tam dostałeś? Nie jestem w sumie pewny. Próbujesz się wywinąć od obowiązków? Co? Uwielbiam obowiązki. No właśnie, jak się tam dostałeś? Jak on się tam dostał? Chodź, dobra. Może być schowane na przykład to pole z sową pod kamieniem? Nie wiem, czy rozłupanie wszystkiego... No spróbujemy. Nie widzę na razie... Nie widzę na razie, jak tam się dostać. Może nie można? Może jakoś naokoło? Może po to była ta droga w prawo? Czy tu są jakieś ukryte rzeczy? Gdzieś tam jak się napiera na... Tu gdzieś może za kryształem? Nie, no to nie wiem. To chyba musimy stąd wrócić. Zobaczymy. Na razie pójdziemy w prawo. Tylko, że to jest jakby już inna strona... No. O! Glyptodon's Porch. I tu jest teleport. Elegancko. O nie! O nie! Powiedzcie, że to tylko takie małe, krótkie przejście. A tu jest jasno. Dlaczego nie mogę założyć młotka? O nie! No każą mi znowu świecić. Ojejku, i wiecie, co to oznacza chyba? A, zaraz, tu miał być teleport. Ja teraz nie mam tego teleportu. O nie. A jakbym wróciła z lewej strony... A jakbym przyszła z lewej, z prawej strony? To
też pewnie by tutaj mi pozwolili zapalić, ale tu bym potrzebowała pewnie zapalić. Nie, nie wiem. Tu nie ma teleportu. Ale mi zrobili w jajo. I co, teraz muszę lecieć pewnie tędy, żeby tu przejść. Ha! Czyli jednak trzeba iść obydwoma stronami? O nie. Dziwne, bo gra nigdy tak nie kazała latać tak jakoś strasznie. A tutaj nam każą teraz przelecieć z powrotem te wszystkie trasy. No dobra, to ja sobie tam wrócę. No cóż, wróciłam na środek do Choose Your Totem. I myślę, że jest czas, żeby... W ogóle, patrzcie, to jest... A to jest w ogóle na lewą stronę ptaszek, a na prawą małpka. Ja tego wcześniej nie zauważyłam. Ale jest już czas, żeby wrócić do domu. Więc wracamy do domu. Bo już nie zdążę za wiele w prawo iść, nie ma sensu. No właśnie, już nas noc zastała. Następnym razem tutaj przyjdziemy, ale... No gra mnie zaskoczyła tym, że trzeba tak biegać. Trudno. Już się zrobiły serki? Kurczę, szybko te sery się robią. Tu mam dwa mleczka. Proszę bardzo. Zerknę na te wina teraz tak. To z miodu idzie na ocet. O, zrobiły się kiszonki, to szybciutko jeszcze trzeba wymienić. Tak, tak. A, tu tylko jeden ocet się, dobra. I kisimy to. 240 to wino. To jakby je zestarzeć? Myślę, że będzie spoko, nie? Okej. To do starzenia będzie wino. 229, no właśnie, to będzie lepsze do starzenia jednak. Tylko, że to jest gwiazdkowe, a to jest tylko kropkowe. Czyli broku jest lepszy. 206, tu można do 260 dorzucić. Tu w razie tego, bo mamy, a, dobra, mamy tego trochę za dużą. Tyk, 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 tyk. No i od razu miejsca. I nikomu prezentu nie dałam. Cześć mężuś, kurde, ale masz żonę, co wraca w środku nocy do ciebie, jak ty już śpisz. Wstaję, śpisz, idę, wracam do domu, śpisz, ja nie wiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bajo!